Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w wielkim powrocie food vlogów, czyli filmów z serii Co jem w ciągu dnia, jak sama nazwa wskazuje, w których pokazuję Wam, jak wygląda mój przykładowy jadłospis. Dodatkowo też razem gotujemy albo pokazuję Wam namiastkę tego, co się dzieje u mnie też danego dnia, stąd food vlog. I tylko chciałam Wam powiedzieć, że ja każdy dzień zaczynam od szklanki albo nawet więcej wody. Mam po prostu koło łóżka taką butelkę filtrowaną. Tego Wam nie pokazywałam na nagraniu, ale kolejną rzeczą, którą robię, jest pójście do kuchni po to, żeby zrobić sobie ciepłą wodę. I tutaj Was zostawiam i oddaję głos zaspanej Karolinie. Miłego oglądania. Wodę zazwyczaj piję sobie tutaj w kuchni. Jak widać, jest trochę ponuro, więc mam zapalone światło. Moja woda jest lekko żółta, to jest w ogóle ciepła woda z suplementami. Wkropiłam tutaj kurkuminę i koenzym Q10. Więcej o tym mówiłam w ostatnim filmie o suplementach, także Wam go podlinkuję. I piję sobie tę wodę, słuchajcie, w trakcie przygotowania tak naprawdę kawy, także właśnie piję ją sobie tutaj w kuchni na stojąco. Czasami przy okazji właśnie łykam moje suple i powoli nastawiam kawiarkę, także za chwilę widzę się z Wami już z kawą. U mnie ostatnio kawa w wydaniu tradycyjnym, czyli z włoskiej kawiarki, i nie jest to żadna kawa z Harrods, to jest po prostu opakowanie. Mam tutaj kawkę wspaniałą od Asi Podgórskiej, słuchajcie, wietnamską, orzechową, po prostu to jest raj, i mleko, w którym się ostatnimi czasy zakochałam, czyli to owsiano-migdałowe z Santé, chyba mówiłam o tym w ulubieńcach, po prostu to połączenie to jest najlepsza kawa na świecie. Kochani, dochodzi 8, siadam sobie z kawką do komputera i zaczynam od nauki francuskiego. Potem przechodzę do odpisywania na wiadomości na grupach, jakieś maile, i to naprawdę zajmuje mi maksymalnie pół godziny i zaczynam robić śniadanko. Mam taki nowy rytuał, dajcie znać, czy macie ochotę, w ogóle mam taki zaspany jeszcze głos. Dajcie znać, czy macie ochotę na nową poranną rutynę, albo jak wygląda mój dzień pracy, lub też wieczorną rutynę, bo dzisiaj skupiam się na posiłkach, ale myślę, że to mogłoby być ciekawe. Także piję sobie kawkę i za chwilę robimy śniadanko. Zazwyczaj, słuchajcie, kiedy piję kawę, to moja kasza się gotuje. Dzisiaj robię kaszę makową, którą możecie kojarzyć. Kiedyś się z Wami dzieliłam przepisem, ale przede wszystkim to jest w ogóle przepis, który powstał, kiedy ja tworzyłam mojego e-booka, więc linkuję Wam go w opisie, znajdziecie tam mnóstwo fantastycznych przepisów, nieskromnie przyznam. Także gotuję akurat tutaj komosa z makiem i z wodą oraz mlekiem, i będę dodawała cynamon cejloński, potem masło orzechowe, orzechy. Dla takiego makowcowego smaku mam też pomarańcze, borówki, konopie, i słodzić to wszystko będę bananem, którego wyjmę z zamrażarki i oczywiście Wam pokażę efekt. Ja to jem ostatnio non-stop, kocham, polecam, musicie spróbować, nawet dla osób, które nie przypadają za makowcem. Wierzę, że ten przepis może Was przekonać. Powiem tak, gdyby nie to, że chcę Wam urozmaicać przepisy w food vlogach, to na każdym filmie jadłabym dokładnie to danie. To jest moje ukochane śniadanie, które jem naprawdę praktycznie codziennie. Jeżeli to nie jest wystarczająca reklama, to nie wiem, co nią będzie. Naprawdę polecam Wam całym sercem. Dlatego tak zmieniam te kadry, bo chciałabym Wam mniej więcej pokazać, jak w ogóle wygląda moje jedzenie posiłków tutaj w mieszkaniu, więc nie wiem, czy to w ogóle jest ciekawe. Ale śniadanko zawsze jem tutaj na kanapie po tej stronie i coś sobie włączam, niestety, jeszcze nie pozbyłam się tego nawyku. To jest taki mój ostatni moment, kiedy jeszcze nie pracuję od rana, także włączam sobie jakiegoś YouTube'a. W każdym razie jem to śniadanie właśnie zazwyczaj około 8:30, jeżeli wstanę jakoś super wcześnie, to jest około 8, ale raczej do 9 już jestem, że tak powiem, ogarnięta z tym śniadaniem. I to, co Wam chciałam powiedzieć, to teraz w najbliższych tygodniach będzie dużo food vlogów, także ja się mega cieszę i chyba spróbuję różnych form tych filmów. Teraz trochę inspirowałam się takim stylem Lauren Toyora, nie wiem, czy ją oglądacie, ale ona właśnie po prostu nagrywa siebie w momencie, kiedy zaczyna przygotowywać posiłek, właśnie pisze godzinę. Wydaje mi się, że to jest fajna forma i też ja uwielbiam jej filmy.
Natomiast jeżeli macie jakieś inne pomysły, jeżeli chcielibyście coś zmienić, jeżeli wolicie, żebym nie nagrywała dużą kamerą, tylko chodziła sobie z vlogiem lub w ogóle, żebym zrobiła krótkie filmy z voiceoverem, dajcie znać, ja chętnie przetestuję różne formy. Nie mówię, że w tych filmach, bo ja też nagrywam je z uprzedzeniem, więc możliwe, że już nagram więcej zanim dostanę od Was feedback, ale na przyszłość wiem, że bardzo wiele osób chciało, żeby wróciły food vlogi, tęskniliście za moimi inspiracjami i ja też się mega cieszę, bo bardzo dużo nowych przepisów też wkroczyło do mojej rutyny. Teraz, kiedy mieszkam sama, to już w ogóle szaleję w kuchni, zapraszam ludzi do siebie i bardzo chciałam się podzielić z Wami kolejną właśnie dawką przepisów, które gdzieś tam krążyły mi po głowie i w końcu mogę je gdzieś pokazać, bo też wrzucam czasami na Instastory, pytacie o przepisy, także trochę spełnię się w tej kucharskiej roli. Ja zabieram się za śniadanko i odezwę się do Was później. Muszę iść na zakupy i oczywiście widzimy się też przy lunchu. Pamiętam, że jakiś czas temu wrzuciłam klip z auta i parę osób się martwiło, że prowadzę i nagrywam. Z tym, że miałam oczywiście aparat położony tutaj w aucie, nie trzymałam go w ręku. Niemniej tym razem już zaparkowałam. Słuchajcie, jestem pod Oszą, idę na wielkie zakupy, bo w tym tygodniu w ogóle szykuję dla Was mnóstwo fajnych przepisów i będę je nagrywać, uwieczniać, także wziąłam ze sobą milion toreb i lecę robić zakupy. Chociaż otwierają dopiero to centrum handlowe za 6 minut. Wierzę, że Oszą już jest otwarty. No, jeżeli chodzi o jeżdżenie autem, to raczej nie jeżdżę autem po Warszawie, tylko jeżeli jest jakiś nagły wypadek i muszę gdzieś podjechać, w ogóle na szyi mam mój pilot, bo jestem małym bobaskiem i inaczej bym go pewnie gdzieś zapodziała. No, w każdym razie czasami jak jadę po większe zakupy, to biorę auto, bo też to jest mega, czy to nie mega stara, jest to stary samochód i trzeba go raz w tygodniu ruszać, bo inaczej może paść akumulator, nie komentuję tego. No, a jeżeli chodzi o, słuchajcie, telefon, mam go tutaj przypiętego, także no, dbam o swoje bezpieczeństwo, szczególnie, że Warszawa jest bardzo ruchliwym, dużym miastem, także to do mnie duże wyzwanie, ale naprawdę nauczyłam się chyba tutaj jeździć w miarę. Propsy, moi drodzy, dla Oszą. Jak ktoś zapomniał swojego woreczka, to sobie można kupić. Nie wiem, czy macie ochotę na haul zakupowy, ale oto on, bo kupiłam mega dużo rzeczy. Może zacznijmy od tego, że większość warzyw i owoców kupuję luzem. Jest to całkiem proste, wystarczy zważyć, przykleić ten kod na jedną z rzeczy. Tu mamy limonki, pomarańcze, jabłka, cytryny, bananki, bataty, marchewki, pomidory, ogórki. Dalej, czasem spoko rozwiązaniem są te siatki, no bo wiadomo, nie mamy, ups, nie mamy alternatyw, no więc tyle w kwestii Zero Waste. Tu mam tofu, testuję różne rodzaje tofu do fajnych przepisów, parę takich rzeczy właśnie też do przepisów do śniadań, czyli jakieś orzeszki, jagody, bardzo fajne mleko laskowe, polecam, też dobra cena, bo kosztuje chyba 9 zł. Masło orzechowe, oczywiście 100% orzechów, chociaż to nie jest moje ulubione, ale innego nie było. Kupiłam jogurty, ale bardzo chciałabym zająć się robieniem sama jogurtów, bo jednak te opakowania mnie denerwują. Mam z tym problem, dajcie znać, czy macie jakiś dobry przepis. Kupiłam borówki, bo akurat te były w papierowym opakowaniu, chociaż w połowie jest to mniejsze zło. No i najbardziej anti-zero waste'owy kącik, czyli zielenina. Nawet słuchajcie, jak w Edynburgu chodziłam do sklepów ze zdrową żywnością, do sklepów eko, powiedzieli, że no naprawdę mega trudno jest sprzedawać to luzem, bo po prostu one strasznie szybko się psują. Także mam tutaj pietruszkę, tymianek, groszek cukrowy, pak choi, dymkę i szpinak oraz miks sałat i brokuła. No trochę tego jest. Chciałam Wam sprzedać mały hack, a przy okazji właśnie pękła mi deska. Więc jeżeli macie chlebek, ja mam chleb od mojej mamy, która piecze mi go, ja go sobie przywożę tutaj do Warszawy i kroję go, jak jeszcze jest świeży, na plasterki, chowam do woreczka, w ogóle polecam te woreczki Oli Stanglewicz, podlinkuję je też w opisie i potem wyjmuję sobie po jednym, dwóch, trzech kawałkach i mam zawsze wspaniały chleb, robię sobie tosty, a tutaj zostawiłam tak zwaną piętkę i będę robić sobie grzanki do sałatki, także wszystko Wam za moment pokażę. No generalnie nie robię zazwyczaj takich wielkich zakupów,
Ale właśnie tak jak Wam wspominałam, w aucie szykuje się dużo gotowania u mnie, dużo przepisów, dużo fajnych nowych treści, więc musiałam zrobić zapasy, bo zazwyczaj sobie chodzę po prostu na takie małe zakupy i mniej więcej tak na kilka dni sobie obmyślam, co będę gotować. Także powiem tak, jestem jeszcze w Warszawie przez 9 dni, dlatego mam nadzieję, że sporo rzeczy uda mi się zamrozić i dużo pozapraszać ludzi do siebie na kolację. Akurat dzisiaj wybrałam taki dzień, kiedy wszystkie posiłki jem sama, bo to jest też pierwszy food vlog od dawna. Także mnie trochę stresuje w ogóle nagrywanie przy innych osobach i no zobaczymy, jak to wyjdzie przy kolejnych filmach. Stresuje nie o tyle, że wstydzę się moich znajomych, tylko lubię być obecna z nimi podczas gotowania i jedzenia, a nie martwić się nagrywaniem. Także dzisiaj, kochani, na lunch będzie sałatka, bo wróciłam z Łodzi i jadłam dużo faworków i różnych domowych, pysznych rzeczy, które nie do końca były sałatką, więc zrobię taką moją ukochaną sałatkę po prostu życia. Ugrilluję do tego cieciorkę, nie wiem, czy Wam kiedykolwiek pokazywałam ten przepis, chociaż możliwe, taką pyszną, kurczaczkową cieciorkę. Dam moje ukochane dodatki, zrobię mój ulubiony dressing i zjem to zazwyczaj, jem około 12:30. Ale zobaczymy, o której dzisiaj. Myślę, że między 12:30 a 13:00 zjem, ponieważ potem lecę na kawę, bo mam super spotkanie i zresztą opowiem Wam o tym później. Teraz co? Muszę rozpakować moje zakupy, to primo. I po drugie, planuję nagrać jeszcze dla Was ulubieńców. Także mam nadzieję, że zdążę to wszystko ogarnąć. Trzymajcie kciuki. Dla wszystkich zainteresowanych tak się prezentuje teraz moja lodówka. U góry mam zieleninę, tutaj jakieś takie rzeczy, powiedzmy typu butelki, tu mam pietruszkę, tutaj mam jogurty, śmietanę i owoce, dalej te wszystkie produkty tofu, tutaj jakieś warzywka i tutaj resztę warzyw, tutaj na ścianie, Boże, co ja gadam, na drzwiach. Mamy cytrynki, limonki, jakieś ewentualnie sosy, pasty, czosnki, oczywiście mleka, octy i tak dalej. I słuchajcie, tutaj zapomniałam Wam pokazać, kupiłam jeszcze papier toaletowy z recyklingu i ekologiczne kostki do zmywarki. Dobra, moi drodzy, jeżeli nie macie czasu, żeby sobie ugotować ciecierzycę, to polecam Wam zamiast puszki kupić przynajmniej taką w słoiku. Ja ją przepłukałam, więc ona jest trochę mokra. Nie powinno się tak robić, bo wtedy ona nie będzie aż taka chrupiąca, ale ja dzisiaj jestem leniuszkiem i po prostu to, co robię, słuchajcie, polecam nie brudzić wszystkiego mokrymi rękami, ale chcę dla Was to zrobić sprawnie. To po prostu posypuję sobie to ulubionymi przyprawami. Ja mam przyprawy w ogóle do gyrosa. Do tego dorzucę sobie pieprz oczywiście, dalej odrobinę chili, ponieważ ups, to jest więcej niż odrobina, zdecydowanie. Soli najwyżej dodam później, dlatego że ta przyprawa do gyrosa zawiera sól. Do tego odrobina, słuchajcie, oliwy. I to, co ja teraz robię, to po prostu sobie to wszystko fajnie łączę. Ja lubię się tak trochę pobabrać, także oczywiście nie trzeba tego robić w ten sposób. I tak gotową cieciorkę, słuchajcie, wrzucam tak na 180 stopni, powiedzmy, nie wiem, na 15 minut. W połowie sobie też to poruszam, tak żeby się równomiernie przypiekło. Po prostu obserwujcie, będzie się ładny zapach unosił, jak ona zacznie się rzeczywiście fajnie grillować. I to jest taki mój naprawdę standardowy dodatek do sałatki. Fajne białko, no i pyszne. Zakładam, że dla części z Was to żadna nowość, bo tego typu sałatki były bardzo często rok temu w Edynburgu, z tego co pamiętam. W każdym razie to jest mój ukochany sos tahinowy na bazie tego soku z buraków. Także mam tutaj pieczone buraki, mam pomidorka, mam miks sałat oczywiście z rukolą i z radiczy, taki ostry, który ja bardzo lubię. I mój ukochany sos, także mamy tutaj tahini, właśnie ten sok, mam musztardę, ocet jabłkowy, odrobinę syropu klonowego, sól i pieprz. I to jest taka baza. Za chwilę dorobią się moje dodatki i pokażę Wam taką najbardziej standardową sałatkę lunchową, którą kocham.
Powiem tak, ta sałatka prawdopodobnie nie wygra konkursu piękności, ale jest życiem. Ten burak, słuchajcie, te chrupiące kawałki cieciorki i chlebka i pomidor, no i tahini, po prostu na górze mam jeszcze kiełki, które wyjęłam z zamrażarki, więc po prostu wyglądają dziwnie, ale to jest raj. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, tutaj sobie jeszcze jem lunch, też puszczam coś w tle i jem go zazwyczaj około 12:30, teraz już dochodzi 13:00, ja za chwilę lecę, więc ja tylko Wam powiem, dokąd się wybieram. Idę na spotkanie z graficzką, która będzie ze mną tworzyć, ze mną i z Małgosią oczywiście, nowy codziennik, bo już niedługo, naprawdę niedługo będzie do kupienia od nowa codziennik w wersji, w formie fizycznej, bo teraz możecie go jeszcze kupić jako e-booka, także oczywiście też Wam to linkuję, ale jeżeli chcecie mieć fizyczny produkt, to musicie na niego chwilę poczekać, ponieważ musimy go dodrukować, ale odświeżamy jego szatę graficzną, także jestem maksymalnie podekscytowana. Idziemy dzisiaj robić burzę mózgów, a ja w tym czasie sprawdzę. To jest najlepszy sos na świecie. Dajcie znać, kto ogląda Jamie'ego Olivera, a raczej jego przyjaciela Gennaro Contaldo, który dla niego robi włoskie przepisy. I on zawsze próbuje swojego jedzenia i mówi: "Why I'm cooking so good?" I powiem Wam, że czasami tak mówię. Nie uważam siebie za wybitnego kucharza, ale po prostu poznałam swoje smaki i pewne rzeczy już umiem robić naprawdę smacznie. Dobra, lecę jeść. Zapomniałam Wam powiedzieć, że idziemy do Ministerstwa Kawy. Kochani, podsmażyłam sobie cebulę i czosnek z tymiankiem na oleju kokosowym, dorzuciłam grzyby, one już prawie doszły, ale wyłączyłam gaz, żeby nie hałasować. Teraz dodam pierwszy sekretny składnik, czyli sos sojowo-grzybowy, jeszcze na chwilę, żeby podbić te wszystkie smaki. Następnie dodam mleko sojowe, chwilę pogotuję, żeby to się zagęściło i doprawię całość sokiem z cytryny, solą, pieprzem. Dorzucę szpinak, żeby oczywiście było trochę zieleniny, on nam się tak fajnie zniszczy na tej patelni. I słuchajcie, sekretny składnik kolejny to jeszcze będzie kilka kropel oliwy truflowej, bo uważam, że po prostu to idealnie pasuje. No, a całość zjem z makaronem z brązowego ryżu, który jest bez gotowania. On jest trochę cienki, ale zobaczymy, jak mi wyjdzie to połączenie. I co jeszcze? A, jeszcze pietruszka na górę. Słuchajcie, burczy mi w brzuchu, więc zaraz jemy. Jeju, mega się cieszę, że w końcu zrobiłam ten makaron. Próbuję z Wami. Uwaga, uwaga. Pyszka. W przypływie inspiracji, słuchajcie, dodałam trochę tej grillowanej cieciorki, która mi została z lunchu. Mega fajny jest ten makaron, bo jest bardzo taki jędrny, nie rozgotował się. To miało być takie ala włoskie danie, a wyszło z takim właśnie azjatyckim polotem. Powiem Wam, że te płatki migdałowe i ta pietruszka na górze. Pyszka. Zwyczaj siedzę tutaj na kanapie, włączę sobie serial, teraz oglądam Sex Education, polecam. Mmm.
i polecam też to. Jest 15 po 6. Będę sobie zajadać. Potem sobie zrobię jeszcze herbatkę. Czasami tak robię, słuchajcie, że po obiedzie biorę sobie kawałek gorzkiej czekoladki. Czekaj, sobie usiądę. Mam nadzieję, że nie mam jakiegoś super bałaganu w tyle. I czekaj, mogę cię pokazać. Nie widać cię. To jest Julia. To ja. Dzień dobry. Chciałam, powiem do ciebie, przy okazji powiem do vloga, że miałam sobie zrobić herbatę i zrobić właśnie outro do mojego food vloga. A finał. Tak, finał jest taki, że prowadzę właśnie drugą rozmowę na FaceTime, więc razem z Julką dziękujemy Wam za oglądanie. Ja sobie piję herbatkę i nie oglądam serialu, tylko gadam. I już niedługo więcej food vlogów na moim kanale, także zapraszam Was serdecznie. Wszystko, o czym tam mówiłam, znajdziecie też w opisie. Znajdziecie też w opisie. Pracuję nad dykcją. No, to pa, pa.